Aurę, bo przecież deszcz jest bardzo potrzebny do tego, żeby wszystko. Drodzy Państwo, ogromne brawa. Jako
Słuchaj, John Deere 1550 z kierowcą, pan Mateusz. Kierowcą jest pan Tomasz Piechowiec. Szanowni goście, wielkie brawa dla tych wszystkich przepięknych gości. Tuż za nimi kolegów zamyka tak naprawdę OSP. Szanowni Państwo, serdecznie witam na dożynkach gminnych. Mam zaszczyt również powitać naszych rolników, którzy są dzisiaj tutaj głównymi bohaterami. Również witam mieszkańców, zaproszonych gości i przede wszystkim bardzo serdecznie witam pana burmistrza Tomasza Kurasińskiego, który jest gospodarzem dzisiejszych dożynek. Dziękuję. Proszę Państwa, tak naprawdę jestem współgospodarzem, bo te dożynki, wszystko się dzieje tutaj w Stefanowie. Dzisiaj w Stefanowie obchodzimy święto rolników, święto ludzi związanych z rolnictwem. Dzisiaj gminne dożynki w Stefanowie. Szczególnie serdecznie witam starostów dożynkowych tegorocznych. Witam panią Grażynę i Szymona Leśników. Proszę Państwa, to właśnie oni tutaj w Stefanowie gospodarują. Oni od początku życia związali się z rolnictwem i tylko oni wiedzą dokładnie, ile trudu i potu trzeba włożyć w to, aby osiągnąć plon. Proszę Państwa, dzisiejsza pogoda jest znakomitym przykładem tego, że można kupić dobre ziarno, można cały rok dbać, można nawozić, podlewać, a zbiorów może nie być, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz. Wszystko zależy od pogody, a w zasadzie od jej kaprysów. Dzisiaj z jednej strony deszcz nam przeszkadza, ale rolnicy wiedzą, że to, co dzisiaj ksiądz proboszcz podkreślił na kazaniu, że dla rolników jest to błogosławieństwo. I tego błogosławieństwa byśmy sobie w umiarkowanej ilości życzyli przez cały rok.
Przyjmij, gospodarzu, od nas ten bochen chleba, upieczony ze zboża naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go nikomu, tak na wsi, jak i w mieście, nigdy nie zabrakło. Dziękuję za ten bochen chleba wypieczonego z mąki z tegorocznych zbiorów. Podzielimy go sprawiedliwie. Niech chleba nie zabraknie na żadnym z polskich stołów. Drodzy Państwo, obrzęd dożynkowy to również piękny zwyczaj dzielenia się chlebem dożynkowym. Właśnie teraz pan burmistrz Tomasz Kurasiński wraz z panem Markiem Sołtysikiem i starostami dożynek panią Grażyną i panem Szymonem Leśnikiem zejdą do Państwa z tymi bochenami chleba, żeby się z Państwem nimi podzielić. Sprawiedliwie, równo, żeby każdemu dzisiaj tego chleba nie zabrakło. Drodzy goście, pan Marek Sołtys wsi Stefanowo wspomniał o tym w swoim przemówieniu, że te dożynki tegoroczne skierowane są w sposób szczególny do wszystkich rolników z naszej gminy. Pan Marek zadał sobie trud, drodzy Państwo, i przy pomocy pozostałych Sołtysów odszukał wszystkich rolników. Jestem prawnikiem Wincentego Wieskowieckiego. To jest mój prawnik. Ja jestem lekarzem, ale jestem lekarzem... Pocałujmy się w międzynarodowym języku.